Tak, i właśnie taki tytuł ma moje wystąpienie, Między człowiekiem a lasem. Rzeczywiście gdzieś zostajemy w tym nurcie właśnie tego, co moja przedmówczyni zaprezentowała, byłam na wykładzie bardzo ciekawy, czyli idziemy w las i zobaczmy, jakie relacje między człowiekiem a lasem pokazałby folklorysta i kulturoznawca. Ten las jest mi bliski, ponieważ tak jak z panią Olu się umówiłam, o dwa słowa o tym powiem, Zaczęło się wszystko od pracy magisterskiej w latach 90. u profesora Jerzego Bartmińskiego na temat drzew i krzewów iglastych w Polszczyźnie Ludowej. Potem doktorat na temat choinki, czyli cały czas wchodziłam do lasu, wychodziłam z lasu przez te lata. Kilka artykułów o różnych drzewach, przede wszystkim iglastych, jałowiec, sosna, jodła. Takie właśnie naukowe można, można poszukać. Jeżeli się pojawił słownik polskiej bajki ludowej, to ja od razu też zgłosiłam się do hasła las i do hasła drzewo, więc można tam tego właśnie poszukać. W zeszłym roku skończyliśmy w, z, z, z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej taki dwu, dwu półletni projekt Las w życiu mieszkańców Rzeszowszczyzny tak aby pokazać, jakie są te relacje człowieka z lasem. Ukazała się monografia, można ją znaleźć na mojej stronie na przykład, na, czy przy moim profilu, zachęcam, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć coś więcej. I kilka z tych właśnie projektów, też z tych, wyników tych projektów składa się na moją dzisiejszą prezentację. W takim razie zapraszam. Do, do lasu, aczkolwiek zapraszam do lasu do tego, do którego koleżanka przed chwilą, przed przerwą nas zaprosiła, czyli do tego lasu raczej widocznego w myśleniu mitycznym, a nie w myśleniu utylitarnym, bowiem dla dawnych mieszkańców wsi tak prototypowo, popatrzmy na nich jako na nosicieli kultury tradycyjnej, ten las był na pewno przestrzenią o takim szczególnym znaczeniu kulturowym. Przede wszystkim był, symbolika lasu jest ambiwalentna, bo to jest z jednej strony i taki, taka przestrzeń wrogich sił człowiekowi, takiej dzikiej przyrody, której się nie rozumie, las, w którym można się zgubić, tam jest niebezpie, niebezpieczeństwo, tam się dokonują różnego typu próby, jest miejscem nieznanym, na którym się nie panuje. Tutaj wychwyciłam te dane z kilku słowników symboli. On też kryje chaos, śmierć, noc, które stanowią domenę właśnie demonów, postaci demonicznych, półdemonicznych, ludzi zmarłych obcych. Ale też las jest waloryzowany bardzo dodatnio w kulturze tradycyjnej. To znaczy, jest to miejsce, gdzie bujnie, bujnie, bez ograniczeń, bujnie pleni się życie. Jest w takim razie właśnie tym symbolem odradzania życia i jego początku, zwłaszcza w mateczniku, w tej przestrzeni, która w lesie chroni zaczątek życia. Dlatego też ten mrok, który przed chwilką pokazywałam jako groźny, jest też ten mrok lasu razem z tą wilgocią, z pierwotnością jest takim jest tym początkiem kiełkowania życia, staje się tak na razie figurą kiełkowania życia. Lasy, wystąpienie ten temat między człowiekiem a lasem, Zachęcił mnie do tego, żeby pokazać, w jakie relacje wchodzi człowiek, idący do lasu, będący w lesie, a może gdzieś czasem ten las wychodzi do, do człowieka. Dlatego chciałabym powiedzieć o tej wyprawie do lasu. I ta wyprawa, właśnie w myśleniu, w myśleniu mitycznym, magicznym, jest takim generalnie symbolem wyjścia, w którym jest wyjścia, w, powtajemniczenie. Jest to bowiem wyprawa do innego, do innego świata, do innego lasu, do, do, w jakąś przestrzeń, której człowiek do końca nie zna, nie rozumie. I pokażę to na takich dwóch, dwóch próbkach. Pierwsza to w oparciu o wybrane zakresy prozy ludowej, i tutaj już pozwoliłam sobie użyć tego określenia figura, czyli coś większego niż motyw, który krąży w kulturze, czy w wielu kulturach, który łączy pan, pan kulturowo, interfolklorystycznie wiele, wiele kultur. Dlatego tak myślę, że że to, że wybrałam jakiś taki sto, stopień uogólnienia, może pozwoli każdemu z Państwa znaleźć tutaj kawałek swojego lasu, kawałek swojego przeżywania lasu, jakąś cząstkę swoich emocji związanych z lasem. Las jest w ogóle w prozie ludowej jednym z najczęściej pojawiających się motywów. Zasadniczo, jak tak prześledziłam, to nie ma prozy ludowej, w której nie pojawiałby się las. Natomiast czy my wiemy, jak ten las, załóżmy las bajkowy, różnych gatunków bajek, wierzeń, jak on wygląda? Otóż nie ma opisu lasu. Las, tak samo jak droga, dla, dla naszego myślenia jest tak oczywisty według zasady, jaki koniec każdy widzi, więc już nie trzeba go opisywać. I tak też nasi przodkowie, którzy ukształtowali przekazy prozatorskie, jakie dotrwały do naszych czasów. Właśnie nie opisywali lasu. Natomiast znajdziemy w bajkach magicznych takie określenia, że las jest ciemny, las jest czarny tutaj cytaty las jest wielki. To nam już zaczyna podkreślać tę mityczność, magiczność też tego lasu. Ponadto my, nie, my do końca z bajek nie wiemy, gdzie ten las w ogóle jest. Czyli już to nam mówi, że las jest zawieszony w jakiejś przestrzeni magicznej, na pewno nieokreślonej i na pewno poza granicami ludzkiego świata. Powiemy w takim razie, używając określenia antropologów, że jest to na pewno las w jakimś orbis. Eksterior i w dodatku jeszcze sam las jest orbis exterior, czyli tak szkatułkowo. A w czarnym, w czarnym lesie był czarny, czarny stół, w tym czarnym, czarnym domu była czarna, czarna skrzynka, stół, skrzynka i tak dalej. Więc właśnie mamy tutaj też tak szkatułkowo tę wzmożoną właśnie śmiertelność śmiertelności i też niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą wchodzenie w relacje z lasem. Dlatego tak, las jest groźny, jest siedliskiem wszelkich niebezpieczeństw i istot zagrażających człowiekowi. To tam w prozie ludowej znajdziemy duchy, strzygi, wilkołaki, wampiry, jakieś nieokreślone zupełnie półdemony, jakieś straszydła. W kawałach i anegdotach z kolei las staje się niebezpieczny nie tylko z powodu przebywających tam jakichś istot pozaziemskich, ale też realnych istot, zbójcy tam przecież czychają, okradają, okradają, czy też mamy groźne, leśne zwierzęta, przede wszystkim wilka, który no, często jest bohaterem różnego typu bajek magicznych. I ten drapieżnik wiadomo, zagaduje dziewczynę idącą lasem. Pojedzenie, na przykład, jak czytamy w przekazach 19, 1913 roku u Lorenza, jest też, idzie z koszykiem do babcia, a następnie, oczywiście, jest zjadany. Czyli to jest ten, ten las, jest groźny, nawet napisałam bardzo, bo jest groźny śmiertelnie. I z tego właśnie powodu też w Prozie Ludowej nikt nie wybiera się do lasu dobrowolnie. Unikamy leśnych ostępów. No przecież ten kapturek, czerwony kapturek też był wysłany przez babcie. Mamy też podobnie siostrę, która szuka braci zmienionych w kruki. Też ta miłość do braci ciągnie ją do lasu. Czy mamy bardzo często sierotę, szukającą w Boże schronienia przed macochą, która, która zostawia je tam na pewną śmierć? Na przykład do lasu wyprowadza także dzieci porzucone tam, wyprowadzane są dzieci porzucane tam przez rodziców Jaś miał Małgosia. Ale też chłopek pewien, nie mając czym dwojga dzieci swoich wyżywić, wyprowadził je do lasu i tu, i tu własnemu losowi zostawił. To sprzekaż z, z 1892 roku. Kultura tradycyjna utrwaliła bardzo wyraźnie ten proceder, ale negatywnie go waloryzuje. Ponieważ również w bajce znajdziemy w tzw. Tak ideologicznej, która uzasadnia powstanie czegoś, znajdziemy taką opowieść o tym, że, że kukułka tak naprawdę wzięła się z tego, że jest to chłop zamieniony w ptaka, ukarany za to, że wyprowadził swoje podomstwo do lasu i tam zostawił je na, ten, na pewną śmierć. Inny taki element relacji człowieka z lasem to jest, ukazuje się w tej figurze błądzenia. Ja kiedyś w badaniach słyszałam, wie pani, bo w lesie jest błąd, w lesie jest błąd, co to znaczy, że jest błąd? Znaczy, że tam jest taki, teraz jak sobie na, na tę te, te wypowiedź mieszkanki podradzyńskiej wsi nałożymy dzisiejsze nasze rozumienie błędu, to myślę, że to tak ładnie, ładnie nam pokazuje no cóż, to błądzenie w lesie oznacza, że tam gdzieś jest jakaś przestrzeń, jakaś niespójność tego lasu. Że niby jest las, las, a za chwilkę zdarzy się pęknięcie w tej leśnej przestrzeni. No i tym sposobem już znajdujemy się w zaświatach. To też opisywał często Prop, potem Wasilewski. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, przekaże więcej danych bibliograficznych. I do lasu właśnie trafiają na, najczęściej, jak się okazuje, w te przestrzenie, w ten błąd wpadają bohaterowie opowieści wierzeniowych. Na przykład parobek wracający z sabatu czarownic, który jakoś potajemnie udaje mu się tam, śledząc, gospodynie. Udać na sabat, a potem jak wraca, niestety błądzi. I tak samo błądzą muzykanci wracający z wesela. I to będzie z 1969 roku zapis fragmentu bajki. Przyszedł do muzykantów jakiś pan i pancio, pan Pani, czy poprosił, żeby zagrać na jego weselu? Oni tak udali, się szli przez las, daleko, daleko. Zagrali jeszcze, ten panicz wyprowadził ich na dach takiego pałacu. I tużej, graj fajnie, graj. Bardzo było dużo ludzi, bardzo się cieszyli, że grają w takim wspaniałym miejscu. Potem, gdy oni uradowani zagrali jeszcze na koniec, dobranoc, taką pioseneczkę kościelną. Jak skończyli, poboczyli wszyscy, że sum na wysokim dymbie nad stawem. I śluzi po, po, poboczyli też, że talarki. Pieniądze, które zamieniły się w dymbowe liście. Czyli gdzieś w wyniku właśnie po pierwsze ten, ten zły duch wyciąga, błądzących przez las wyciąga z naszej rzeczywistości, a potem też, gdy tylko odmówią świętą modlitwę, świętą piosenkę, pieśni nadśpiewają, trafiają do naszego świata, ale gdzie znowu? Do lasu na jakieś drzewo. I jest też jeszcze inny motyw, właśnie tego przejścia. Do innego świata bohaterów bajki magicznej, tam odbywa się ich inicjacja. Ona jest poprzedzana licznymi próbami, tak jak to w kulturach wszelkich bywało. Cierpią tortury, na przykład tak jak Jasi Małgosia w domku czarownicy, czy baby Jagi, która ich więzi, tuczy, przypieka, nie pozwala wyjść i tak dalej. I, ten, I w tym sposobem, gdy widzimy ten nurt, dodamy tutaj nurt psychoanalityczny badań kultury i folkloru, to będziemy wyraźnie widzieli, że ten pobyt w lesie staje się takim niezbędnym w tych opowieściach, w tych mitach, figurach z czynnikiem aktywizującym wszelkie nieświadome siły, nieświadome siły, które tkwią w człowieku. I las w takim razie ta wyprawa do lasu też jest taką figurą zgłębiania własnych, wewnętrznych ciemności. Odbywa się tutaj taka redefinicja tożsamości i przemiana. I przemianę przychodzi na przykład dziewczyna, która jest wygnana w bór przez macochę, ledwie żywą znajdują ją w lesie zbójcy, co odzwierciedla ten etap najpełniejszej izolacji czyli symbol przejścia bohaterki w fazę w śmierci, a potem zaprzyjaźnia się z tymi rzezimieszkami, zmienia się jej styl życia i więc to jest taki jeden z przykładów, jak to, jak to wygląda. Ale też las z drugiej strony w tych przekazach bajkowych daje schronienie. Właśnie takim ludziom z dobrym sercem, jak ta sierota, o której mówiłam przed chwilą, ale też siostra poszukująca swoich braci, zamienionych w ptaki, wędruje do boru, a potem od boru do następnego, a więc od jednego zaświatowego królestwa do drugiego, spotykając w nich kolejno wiatr, księżyc, słońce. I ta jej wyprawa do lasu no, kończy się tym, że natrafia na chałupkę, weszła do izby, prosi o noclik, a tam tylko taka stara babuśka, ta babuśka powiedziała, moje dziecko, cię nie mogę nocować, bo mój syn jest miesiącem, księżyc i bardzo zły to by cię rozdarł, czyli bycie zjadł to przekaz z 1881 roku i zwykle dopiero w trzecim Boże uzyskuje ostateczną wskazówkę, jak znaleźć i uratować rodzeństwo. Więc widzimy, że tutaj jest ta przestrzeń, są też postaci ze świata sakrum i te postaci na przykład powodują, że las staje się przestrzenią kreacji. To tam na przykład wędrujący święty Piotr podkrada je chleb, który, który, który zabronił mu, czy prosił o przechowanie Pan Jezus, jak tylko Jezus się do niego, a co, a co ty tam żujesz, to on wtedy szybko wypluwa chleb i, i mówi nie, nic, nic i znowu idzie za Jezusem i tam pokryją mu znowu glonek chleba a Chrystus mówi co tam żyjesz nic wypluwa i z tego wyplutego przez świętego Piotra chleba rodzą się grzyby, czy tak samo Pan Bóg w lesie szukającą pomocy, ratunku, matkę z sierotami obdarza jagodami I, więc to są tego typu sytuacje ale też zobaczmy jak powstał sam las, przypomnijmy sobie to, że oto jedna z bohaterek rzuca szczotkę albo grzebień, albo inne zgrzebło, czyli coś, co wyglądem przypomina już właśnie drzewa i gęstwinę. I tym sposobem oto las, las staje się staje się. To tak tyle tak powiedzmy skrótowo opowieści o lesie, a teraz jeszcze chwila o, o pieśniach ludowych. Wybrałam tylko niektóre aspekty, ponieważ oczywiście wszystko tam jest ciekawe, dla mnie interesujące, ale pokażę kilka, kilka motywów, jakie też można interpretować. To, co jest podkreślone, to jest właśnie element pieśni, a po znaku równa się jest taka krótka, skrótowa, jak to na slajdy przystało, propozycja rozumienia tego, czy też opowieść dla Państwa, jak to interpretują folkloryści. Jest to na przykład ta sytuacja, tutaj jest szereg kontekstów, który w różnych aspektach pokazuje nam, że las jest daleki. Jest daleki, jest odległy, jest to daleki świat. Na przykład w pieśni weselnej, gdy rodzice daj, dają dziewczynę za mąż, za góry, za lasy, to znaczy, że bardzo daleko, chociaż wiemy, że to często była ta sama wieś, a co najwyżej sąsiednia. Też odbywa się ucieczka do lasu, to w pieśni weselnej Oczepinowej z Tarnobrzega. Wina, drużbowie wina, nima Kasiejki, nima. Uciekła nam do lasa. Zginie Kasiejka nasza. Czyli to ten właśnie daleki świat. Jest też ta sytuacja rozdzielania kochanków przez przestrzeń lasu. Ty pójdziesz górą, a ja lasami, ty się, ty się zmyjesz wodą, a ja się łzami. Między innymi właśnie w tym zestawieniu, w tym paralelnym obrazie kobiety, mężczyzny dwóch światów i dwóch rozdzielnych światów pojawia się też las. To była kolenda życząca dla panny spodkoluszowej. Jest też ta, ta ucieczka męża do, do lasu. Wtedy, jak on już ma dosyć żony, to właśnie ucieka. Kazała mi kury, kury paść i kapustę siekać, kura ja ją zgubiła, muszę w las uciekać. To jest jeden z fragmentów tego zestawu, czyli na pewno daleko w taką przestrzeń bezpieczną. Jest też ten obraz lasu porośniętego gęstą jeżyną. W innych pieśniach te, na całej Słowiańszczyźnie to może być las porośnięty młodym, droga polośnięta młodym zagajnikiem. Czyli, czyli coś, co, co stanowi taką wyraźną przeszkodę. Pojawia się to wtedy, gdy chłopcu daleko do panny kocha ją, a nie może się do niej udać, nie chcą, nie chcą mu dać tej, tej właśnie panny. Na przykład cztery morgi lasu samej ostrężyny, czyli jeżyny, nie mogę, nie mogę jej dać rady, jest ci tam dziewczyna z czarnymi oczyma, ale mi ją nie chcą dać. Mamy też ułaniczka jadącego przez las. To znaczy, że chłopak jest bardzo daleko od swojej dziewczyny. Tylko przez słowiczka może się z nią skontaktować. Mamy też obraz wesela, który jedzie przez dwa lasy i to również jest, jest obraz o odległości, tego, że las jest gdzieś daleko. Las, ale jeszcze ciągle to był taki las naszej rzeczywistości. A teraz tym slajdem zapraszam do przyjrzenia się pieśniowemu lasowi, który już jest obrazem tamtego świata. I tak oto na przykład pojawia się tam postać ze świata groźnego sakrum, czyli szatan. On unosi dziewczynę i poboru i po lesie. Unosi ją tam, ujął ją w pół, i tak i niesie, i poboru i po lesie, i zaniósł ją na łobrocie. Łotwórześmy bracia, bracia zaraz otworzyli na i do piekła ją wrzucili. Czyli to jest ta, ten fragment, jedna strowka pieśni, jedna strowka ballady, tak naprawdę, która nam to pokazuje. Las jest też przestrzenią śmierci, to jest ten piękny obraz Kaliny i ułana w pieśni żołnierskiej. Jedzie ułan w las krew mu ciecze z ran, pokrwawioną, poszczerbioną chorągiewkę, ma czerwoną z koniak i pipot. I druga strowka, wtem upadł na znak pod kaliny krzaka. Kalina, jak matula swe listeczki, go tula na wieczysty sen. Jest też las tą przestrzenią, gdzie siostra zabija siostrę. Znany motyw upowszechnił go Słowacki: dwa dwie siostry, jeden, jeden chłopak do wzięcia. To jest właśnie bardzo powszechny motyw. Las też jest taką przestrzenią śmierci. Na przykładzie tego pokażę, że oto Andzia stoi w lasku, w lasku i zastanawia co, co się dzieje. Czuje, dowiaduje się, że, że jej ukochany zginął na wojence, czyli te, ta przestrzeń lasu pod lasem też pozwala nam się skontaktować z tamtym światem. Nie jest to takie dosłowne przejście na tamten świat, ale y, wiedza z tamtego świata przecieka trochę do naszej rzeczywistości. Jest jeszcze piękny taki motyw drogi w lesie na prawo. Można to znaleźć w różnych pieśniach, gatunkach pieśni ludowej i w baladzie, ja to akurat mam fragment z kolendy ludowej, zresztą apokryficznej, czyli opowiadającej o początkach. o Takie pierwsze wyobrażenie, polskie wyobrażenie Bożego Narodzenia. O tym, gdy Najświętsza Panienka po świecie chodziła do, se, do swego synaczka i swego synaczka za rączkę wodziła, znany pewnie państwu motyw. A do tego miasta, końcówka, jest tam bór zgęszczony, bardzo wielka krzewina ze samej Olszyny. Już rozumiemy ten motyw, bo mówiłam o tym. Gdy do boru przyjdziecie, dwie drogi traficie, udajcie się na prawo, bo lewą zbłądzicie. I rzeczywiście ta droga w lesie i w lewo, to już jest na pewno droga do groźnego sakrum. Droga w lesie i w prawo, to będzie do tego dobrego, jasnego sakrum z jakąś nadzieją na, z jakąś nadzieją na uratowanie. I teraz popatrzmy na to, jak oto las staje się w pieśni ludowej przestrzenią tego, że tamten świat, kontaktuje się z nami. Dlatego poprzedni slajd to było przejście do tamtego świata, a teraz przejście z tamtego świata do nas. Mamy istoty boskie. Jest to Pan Jezus, który spotyka tutaj nieczystą dziewczynę i zobaczmy, co się dzieje. W Wielki Czwartek po wieczerzy sam Pan Jezus z rózgą z bierze. Bierze, bierze, w czarnym lesie idzie dziewczę zwane i tutaj jakieś imię można dodać. Dziewczę, dziewczę, daj ty wody, umyć, umyć Bogu ręce, nogi. Nie dam, nie dam, bo nieczysta, naleciało leciało tak? Bo ta dziewczyna była schańbiona, Wiedziała, że jej ręce, jej ciało już nie jest tak czyste, żeby mogła dać dla pana Jezusa wody. I tyżeś, dziewko nieczysta, obraziła się Jezusa Chrysta. Gdy poznała, że to jest Bóg, upadła mu nisko do nóg. Dziwko, dziwko idź do kościoła i spowiadaj się. Tutaj są pewne braki w tym zapisie Fedyczkowskiej, tej balady, stąd ja też tego nie dodaję do Rymu, ale właśnie tak, idź, idź się, wyspowiadaj, czyli te istoty boskie, istoty demoniczne powodują, że to odbywa się na przykład nawrócenie. Tamten świat przez las puka do nas też jeszcze w inny sposób. Jest na przykład cud w obrazie, cud w lesie, jest to obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który jak się okazuje płacze, mówi i działa, a to dlatego, że był niesiony przez świętego Łukasza, który, który namalował taki cudowny obraz i postanowił zanieść go do samej częstochowy. To taka z jednej strony pieśń religijna, mówi się też, że ballada. I tak szli z matką i mamy ten fragment. Idzie, idźcie przez las ciemny. Tam nie ma drogi melny, przeszli po półboru. Wyleciało trzech rozbojów, czyli ta szczelina do spotkania tego tamtego świata jest w jeszcze w jakiejś połowie, w jakimś mocnym centrum. Możemy sobie wyobrazić, że w epicentrum. I potem oni wzięli rąbać, wzięli siekać, a ten, obróz, a ten obraz zaczął płakać. Nie rąbajcie, nie siekajcie, tu mam taki zapis, skan zapisu ręcznego, stąd tak się zastanawiam, co jest napisane. Nie rąbajcie, nie siekajcie, bo wy wszyscy skamieniecie. Dwóch podeszkło, trzeci został i na drodze kamieniem stał. Czyli ten cudowny obraz też powoduje, że, że właśnie w środku lasu kamienieje Jeden z tych rzezimieszków. Mamy tam też współczujące zwierzęta. Jest to na przykład ptaszek z lasu, który drży, jak się okazuje, w tej pieśni, dlatego, że ma wiedzę o pewnych działaniach pana młodego jadącego po pannę młodą. Też ten, ten współczujący, współczujący ptak może połączyć młodych informacją w jakiś tajemny sposób porozumiewania się, widać tutaj magnecyzm serca, ale też dlatego, że ta przestrzeń lasu ona, ona wydobywa, tak podbija tego właśnie typu relacje między człowiekiem a lasem. Las w takim razie jest tą przestrzenią odczuwania, współodczuwania połączonych uczuciem ludzi. Ej, wyleć ptaszku z lasku, daj Marysi zwiadę, ej, że ja już się do niej na koniku, że ja już se do niej na koniku jadę. Ale też gołąbek zaczyna drżeć w innej pieśni ludowej. Leci przez zielony dębowy las i zaczyna, zaczyna właśnie drżeć. I tu, tutaj jest to zestawione paralelnie z obrazem dziewczyny, która płacze, dlatego że właśnie jej ten mąż ją bije, zdradza, wykorzystuje do niewdzięcznych prac gospodarskich. Inna rzecz to uzdrawiające rośliny w lesie. To takie jak uzdrawiające, cudowne rośliny powiem, jak uzdrawiające ziele. I to nam pokazuje, że to jest to ziele właśnie z tego dobrego sakrum, bo skoro ono ma moc wznawiania życia, wracania życia, trochę to nam przypomina wszelkie wyprawy też z bajek, w tym wyprawę Jazona po Złoteruno, czy najmłodszego syna po lekarstwo dla ojca, ale to na marginesie. I tutaj mamy idrze Kasiejko, Idźże, Kasiejku, do gaju, nazbieraj ziele, ziele, nazbieraj rozmaju. Jeszcze do gaju nie doszła, już idą za nią, za nią już idą trzy posła. Wróć się, dziewczyno, do domu, pochowaj Jasia, Jasia, pochowaj do grobu. Czyli to, to została wysłana, doradzono jej, żeby dla ukochanego y, znalazła ten, y, to, to ziele, i niestety nie zdąża. Szumiący gaj to też obraz cyganki, która wszystko wie, ale popatrzmy też na ogień palący się w lesie. Jest to ten ogień sobudkowy właśnie z pani, znowu relacja do pani wystąpienia, znalezienie, które oznacza znalezienie ukochanego chłopaka. Hej za mną za mną dzieweczki, za mną w koło. Sobudka się w lesie pali. Tańcujmy wesoło, i w następnej niech się pali, niech się świeci do dnia białego, niech się każde dziewczę, niech se każde dziewczę zdybie swego miłego. I w, w jeszcze, jeszcze chciałam poświęcić chwilkę na opowieść o tym, co, co ludzie mogą robić razem w lesie, gdy się spotkają. To by była osobna, dłuższa wypowiedź, więc bardzo przepraszam. Skrócę do, do wybranych elementów, ile mi czas pozwoli. No, jak ludzie spotkają się w lesie, no to chodzą po nim, spacerują po lesie. I widać tutaj, że ten motyw spacerowania, chodzenia, bardzo często pojawia się w pieśniach o miłości. Przez las idzie na przykład dziewczyna, szła sobie Kasieńka zieloną dąbrową, na, napotkała Jasia z poranioną głową, albo też tam chłopak zaleca się do dziewczyny, zachęcając ją do zbliżenia. Widzisz Kasiu, widzisz jak ja porąbany, wzięłabyś fartuszek, owinęła rany. I w innej pieśni z kolei, gdy chłopak idzie przez las, to słyszymy tak, szedłem sobie dróżeczką, Spotkałem się z kochaneczką, kochaneczko, nie bój się, bo nie jesteś sama w lesie. Jak wynika dalej z tego, z tego dialogu, w tym tekście, udaje mu się przełamać opór dziewczyny, obawiającej się tego uwiedzenia. Ostatnia strofa przekonuje, że oddała mu się, ponieważ jest tam, ten, ta pieśń kończy się słowami: Ja nie kocham takich dziwek, czyli po prostu on ją ostatecznie porzuca. Ten spacer po lesie i ostępy leśne, te leśne drogi, to stają się w takim razie taką przestrzenią zbliżenia miłosnego, ale też już widzimy, że rozstania i cierpienia zakochanych, zwłaszcza tych osamotnionych, porzuconych i szukających ciągle miłości. Na pewno tu zobaczymy też takie, te, to, takie przełomowe przeżycie, a las i, i to spacerowanie po lesie jest taką figurą, figurą przekraczania granicy między kolejnymi etapami życia. W tych kilku fragmentach chodzi o to przekroczenie między byciem dziewczyną a kobietą, czyli między niewinnością a, a spełnieniem, ale też między niewinnością i marzeniem o szczęśliwej miłości. A dalej mamy przejście do cierpienia z powodu właśnie jakiejś niesprawiedliwości losu. Także odprowadzają się kochankowie w lesie, i to jest drugie działanie, takie lokalizowane, bardzo wyraźnie, wyraźnie skojarzone z aktem miłosnej inicjacji. I dziewczyna mówi, "Odprowadziłeś, odprowadzałeś, odprowadziłeś za las, za góreczkę, wziąłeś mi wianeczek ciemnozielony, zostawiłeś sieroteczkę, co może oznaczać i oznacza właśnie niechcianą ciążę. A w innym, w innym na przykład, tak się dziewczyna mówi, świć miesiączku po maluśku do białego, do dnia białego, niechże ja se odprowadzę swego miłego, świć miesiączku po maluśku na ten ciemny las, niechże ja se odprowadzę ten ostatni raz. Tu mamy ten właśnie też w lesie stosunek miłosny z Wybrankiem, ale ciąg dalszy tej pieśni odkrywa prawdziwe intencje dziewczyny. To jest taki akt pożegnalny, bowiem otóż w, nas, w dalszych strofach ptaszek przynosi chłopakowi, to współczujące zwierzę, współczujący ptak, przynosi chłopakowi wiadomość, że dziewczyna będzie brała teraz ślub z innym, a jemu serce się kraje. Inny też motyw odprowadzania to jest słoneczko na zachodzie, dziewczyny, odprowadź mnie, odprowadź mnie za las, daj buzi jeszcze raz, tak, i tak się rozejdziemy. I tu taka strofa, która, którą, na którą zwracam uwagę, jak się rozchodzili, oboje smutni byli, Razem do jednego, fartuszka białego, swe oczka wycierali. Czyli z dala od ludzkich oczu, właśnie w tej przestrzeni, już poza światem społecznym, poza wsią, dochodzi do, do takiego i cierpienia, ale też do, do poddawania się trudnemu życiowemu doświadczeniu, jakim jest konieczność pogodzenia się, że los nie pozwala miłości się spełnić. Tutaj jest są litery KM. Postanowiłam to tak dla Państwa za, zapisać, ponieważ w niektórych, przy niektórych z tych motywów widać wyraźnie, że las jest przestrzenią bardziej kobiecą i współczującą z kobietą, a w innych motywach jest z kolei bardziej męski. Jest przestrzenią, gdzie dominuje, gdzie zarządza mężczyzna albo z tym mężczyzną się bardziej utożsamia. Zbieranie jagód różnego typu, jest też właśnie zbieranie jagód, pasienie pod, pod lasem, w lesie zwierząt. Jest też takim właśnie motywem, że oto to przychodzi, przychodzi pan i pyta nabie na koniku wrony, jedzie panicz młody, dopytuje taką dziewczynę, a gdzie pyta ją o wskazówki, jak dojechać ona mu specjalnie, niespecjalnie, daje takie, że znowu wraca, no i znowu wraca. Już jest tak zmęczony, że musi odpocząć właśnie przy dziewczynie. Oni zakochują się w sobie, nawiązują bliską relację. Zupełnie inaczej jest, jest w pieśni, gdzie jechał pan Gajowy przez Lasek Dębowy, napotkał panną Zosię, zbierającą jagody. Tutaj mamy taką jego prośbę, żeby mu dała jagody, ona się broni. Jest bardziej powiedzmy taką pasywną kobietą w tym wypadku. Nie bierze jak w poprzednich motywach losu i miłości w swoje ręce, tylko, tylko no niestety on w takiej sytuacji używa siły, ale do, doprowadza do swego. I mamy też jazdę konno przez las. Tutaj trzeba powiedzieć o takim kompleksie znaczeń, to co by było przy, przy staniu. Tam mamy dziewczynę i rosę, dziewczynę i strumień w lesie, przy którym stoi, albo te rosę. U u brzegu lasu. Razem to składa się na ten właśnie bardzo mocny kobiecy element dziewczyny gotowej do miłości z tą właśnie kobiecą wilgocią, o której sporo, sporo czytamy, słyszymy w pieśniach ludowych, tych nastawionych na erotyk czy na erotykę. A jazda konno przez las to z kolei mężczyzna, bardzo męski, mężczyzna jeszcze wsparty Koniem, też takim mocnym atrybutem, atrybutem męskim, w znanych motywach, szumiała leszczyna, jakem przez nią jechał, płakała dziewczyna, jakem ją odjechał. Już wiemy, co się zdarzyło między jedną a drugą, jednym a drugim wersem. Ucieczka do lasu i nocowanie w lesie. To jest taka ucieczka z, od, od, ku miłości z ukochanym, ale oni przywędrowali w gęsty las i tutaj spędzają noc. On ją hańbi i następnie zabija. Dziewczyna ginie z rąk wiarowomnego mężczyzny. Śpiewanie, granie oczywiście też, jest, też się spotyka w lesie, ale nie mogę powiedzieć wszystkiego, bo czas nagli. W takim razie chwila podsumowania o tym, jaki jest ten obraz relacji lasu i człowieka, człowieka i lasu, i wszystkiego tego, co tam przede wszystkim w pionie między groźnym sakrum i boskim sakrum zaczyna się dziać, i, i jak zaczyna ten nasz świat i nasze życie podlegać różnego typu mediacji wchodzi w te przestrzenie liminalne, w których po prostu dzieją się rzeczy nadzwyczajne. Powiemy tak, że no, za pomocą tych obrazów nasi przodkowie chcieli opowiedzieć, za pomocą znanych obrazów, tak opowiedzieć o swoich emocjach, o swoich przeżyciach, jakoś je utrwalić, może oswoić, może ostrzec przed nimi innych. I to już będzie, zdaje się, że mój ostatni slajd, tak. Wyprawa w prozie ludowej ta wyprawa do lasu, spotkanie między człowiekiem a lasem wiąże się z obrzędami na pewno z obrzędami wtajemniczenia i jak, jak pisze przecież Prop, las, do którego trafia bohater, jest nieprzenikniony. Las w ogóle odgrywa rolę zatrzymującej przeszkody sieci na wędrowców. I właśnie pokonywanie tych przeszkód spowoduje, że. że ożyje, że, że odnowi się, tak, że obudzi się, czy, czy odbędzie się przejście do nowego stanu, y, na przykład panna zamienia się w kobietę. Y, jest też ten las, y, 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 jest też ten las taką, takim symbolem, wyprawa do lasu jest symbolem przejścia na tamten świat, y, do innego, na, na, bo w ogóle prop mówi, że las otacza inne królestwo, las otacza tamten świat, więc i błądzenie po lesie jest identyfikowane z przebywaniem za światach, a zwłaszcza w Obsowania z groźnym sakrum, ale też i w świecie zmarłych i ze śmiercią. I tutaj jeszcze dopowiem o kwestii, dwa zdania, o kwestii podmiotu, który wędruje. Ten wędrowiec, albo jest to adept, który nie zna przestrzeni lasu, ona jest dla niego groźna, wchodzi i y, jakoś musi przeżyć, y, wyjść z niego, ale też i to nam potwierdza, że jest to świat groźny, ale mamy też stajemniczonego, powiedzielibyśmy szamana, który wie, jak wejść do lasu i którędy wrócić, zna chorki, y, czy, y, y, czy, czy właściciele lasu albo y, ci, którzy wybierają się tam na przykład po upatrzoną wcześniej choinkę, oni dokładnie wiedzą, jak wejść i jak wyjść. Czyli, że jednak jest tam jakiś leśny porządek, że kto zacznie poznawać przestrzeń lasu, dostrzeże świat bezpieczny i niebezpieczny. Jeżeli chodzi o, funkcje, o pieśni ludowe, zobaczymy, że brak tutaj takich utylitarnych funkcji lasu. To nie jest las, w którym, z którego się popozyskuje, czy on nie jest tworzony w tych pieśniach po to, żeby pozyskać do końca tak pożywienie czy opał, ale mamy na pewno las, w którym odbywa się, odbywają się zaloty, gdzie dzieje się piękna i trudna miłość, gdzie dokonuje się miłość zakazana, realizuje się miłość zak zakazana. I te y, y, różnego typu wyprawy y, w takim razie stają się też wyprawami do świata zmarłych, y, tak aby też y, i przez to samo o, y, odnowić, te, y, tak y, odwrócić, też opowiadają o odwrócić te światy, tak, pokazać nam zaświat i pokazać nam śmierć bohaterów. Czyli zobaczymy, że ten las staje się przestrzenią, w której odnawia się, zmienia się struktura społeczna, ale przede wszystkim zmienia się tak, tak w indywidualnym wymiarze życie człowieka. Dziękuję.